pomiędzy Polakami i Ukraińcami istnieje konflikt pamięci. Polacy, Ukraińcy, niezależnie od pokolenia, bo rzecz ta nie dotyczy w moim przekonaniu tylko i wyłącznie świadków i ofiar ówczesnych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, ale to dotyczy ludzi z każdego pokolenia, inaczej pamiętają, inaczej opisują konflikt polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej. Przed każdym pokoleniem na nowo staje w związku z tym problem, jak o tym, co się pomiędzy Polakami i Ukraińcami wydarzyło. Polacy, najkrócej mówiąc, zawsze mówią o ludobójczej czystce etnicznej na Wołyniu. Ukraińcy próbują tego typu mordy wpisywać raczej w obopólną wojnę, w której ofiary padały po obydwu stronach. I myślę, że bardzo dobrym pomysłem tych wszystkich instytucji, które stoją za tym projektem, jest to, żeby podjąć próbę zmierzenia się z tym problemem od niejako innej strony, to znaczy wyjść od udokumentowania relacji i uhonorowania zarazem tych ludzi, którzy w ówczesnej sytuacji, niezależnie od grożącego im ryzyka, próbowali zachowywać się w sposób heroiczny, próbowali żyć w zgodzie z etyką, z wartościami, w które wierzyli, niosąc pomoc bliźnim, nierzadko z narażeniem życia. Jednym z zaniechań jest polskiej nauki historycznej jest to, że takiego pełnego katalogu takich osób nie znamy. To jeżeli ten projekt chociaż troszeczkę przybliży się do tego, żeby ten katalog uzupełnić, jeżeli chociaż kilkadziesiąt nazwisk w ten sposób ujrzy światło dzienne takich właśnie postaw heroicznych, to już bardzo dużo.